Cześć, witajcie. Dzisiaj będę chciał zademonstrować, pokazać wam, jak zrobić podpórkę, mocną podpórkę, żeby była wytrzymała, żeby nie złamała się przy wbijaniu gdzieś w twarde podłoże. Przerabiałem ten temat i zdecydowałem, że zrobię. Znalazłem, miałem jakieś jeszcze elementy, które były niewykorzystane. Postanowiłem je wykorzystać właśnie. Ja sobie już przygotowałem tutaj, żeby nie tracić czasu waszego i prezentować wszystkie docinki. Przygotowałem sobie odpowiednią długość pręta. To jest pręt żebrowany 9. Odpowiednią nakrętkę. Kawałek pręta nagwintowanego. Kawałek z rurki odciąłem. Element, który będzie potrzebny. Wytłumaczę wszystko. Będziecie widzieć na samym końcu. Jeśli będzie już wszystko zrobione, wtedy po kolei wam wytłumaczę, o co chodziło. I tutaj kawałek pręta do wygięcia zwykłej podpórki pod wędkę. Co mam zamiar zrobić? Mam zamiar zrobić coś uniwersalnego. Podpórkę, która będzie służyła do podpięcia sygnalizatora, czyli wkręcenia go i zamocowania. I ewentualnie druga opcja, właśnie będzie z tego wygięta widełka do zwykłej wędki, gdzie ewentualnie będzie można zastąpić po prostu sygnalizator, jeśli będziecie chcieli na przykład łowić z podwieszaną bombką, sygnalizatorem, czy z dzwonkiem zwykłym. Także to będzie taka uniwersalna, przede wszystkim mocna, bez względu na podłoże, czy kamieniste, czy jakaś twarda glina, czy coś, nie złamie wam się podpórka, która w standardzie, te zwykłe są aluminiowe i mocniej troszkę włożycie i będzie pogięta, złamana, pęknie na pewno. Także oglądajcie, będę chciał wam zaprezentować po kolei wszystko, jak wygląda. Na samym końcu wytłumaczę, o co chodziło w tym wszystkim. Także zapraszam na film. Tak, chciałem wam pokazać teraz już efekt końcowy. Wygląda to w ten sposób. Tutaj przeszlifowałem sobie troszkę z tego pręta żebrowanego, żeby nie było. Tutaj zaciąłem końcówkę. I tutaj jest ten element, który widzieliście. Wygnałem na rurce, żeby było równe. Ten punkt, który był zaznaczony pisakiem, chodziło o to, żeby centralnie na rurce był w połowie, żeby te same odległości powychodziły tutaj. Gwint przyspawany. I teraz tłumaczę, dlaczego wcześniej wam mówiłem, że pokażę wam to na samym końcu i opowiem, o co chodziło. Gwint, nakrętka musi pasować jedno w drugie. Chodzi o to, że to właśnie miało się wkręcać. Tak jak mówiłem wcześniej, to służy ewentualnie do położenia wędki, jeśli chcecie użyć do tego sygnalizatora w postaci bombki podwieszanej, czy może dzwonka samego, wtedy możecie zastosować tą podpórkę widełkową. Ewentualnie jeśli byście chcieli użyć sygnalizatora, wtedy
ten gwint, który macie od sygnalizatora, musicie sobie dobrać taką samą nakrętkę, żeby to pasowało później o wkręcenie. O to właśnie chodziło na samym początku. Dlatego to jest uniwersalna podpórka. Może ona być do sygnalizatora, może być do zwykłych widełek. Możecie sobie zrobić na odległość, wysokość, długość, jaka Wam odpowiada. Jeszcze ewentualnie można do tego zrobić wzmocnienie tutaj do wbijania nogą, czyli tutaj ewentualnie taka poprzeczka, na którą nogę położycie i wtedy dobijacie sobie stawając stopą tutaj w ziemię. Niekoniecznie musicie ją wciskać. Także tak ona wygląda. Teraz zostanie tylko efekt już wizualny, czyli wymalowanie tego i pokażę Wam już później efekt końcowy po wymalowaniu. Nie wiem, czy mieliście takie przypadki, że Wam też pękła podpórka, chcieliście wbić ją, no niestety była za słaba. Także ja zrobiłem taką mocniejszą. Jeśli mieliście podobne przypadki, podzielcie się takimi swoimi opiniami w komentarzach. Zachęcam. Więc tak prezentuje się efekt końcowy po wymalowaniu. Na kolor seledynowy akurat wybrałem. I tak to się prezentuje. Jeśli filmik Wam się podobał, był dla Was pomocny, zainspirował Was może do samodzielnego wykonania takiej rzeczy, zachęcam do subskrybowania kanału, dajcie kciuka w górę, oglądajcie kolejne filmy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, czy też macie jakieś takie swoje potrzeby, ambicje, inspiracje zaciągnięte z internetu do wykonywania różnych rzeczy samemu. Także myślę, że komuś pomogę w tym akurat, aby zrobić sobie taką fajną podpóreczkę masywną, mocną, która będzie naprawdę Wam służyła długo. Dziękuję serdecznie za oglądanie filmu. Trzymajcie się. Cześć.